Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Jest chwilę po 19, także zobaczmy, co takiego wyszło. A więc jeżeli chodzi o zawodników, to widziałem, że wyszedł Antonio, ale szczerze, no ja bym go nie robił, jakoś mi nie podoba się. Przyspieszenie gorsza niż szybkość biegu, to co oznacza, że po prostu będzie wam się wydawał wolniejszy niż te 93 tempa, ponadto 4x3. No ja bym po prostu odpuścił tego zawodnika. Oprócz tego jest jakaś paczka, no paczka piłkarza Electrum Prime, ale gwóźdź programu jest to torba kampanii piłkarz do wyboru, czyli jest to po prostu pik z kartą dynamiczną. I w dzisiejszym odcinku zrobimy takie dwa piki. Jeden teraz, potem zagramy meczyk, gdzie złożyłem nowy skład z Nanim, a potem otworzymy sobie drugiego pika. I przepalamy taki składzik, dwa informy, leci Thiago, no i reszta jakichś tam fodderków. Myślę, że spoko, całkiem cena. Ten pik od zera kosztuje około 70 tysięcy i moim zdaniem jest warto zaryzykować. Niestety jest to tylko pik jeden z dwóch, nie jeden z trzech, co troszeczkę, no jest troszeczkę większym skamem niż mogłoby być, ale zobaczmy, no może akurat, może jakiś headliner, może Mbappe, może Vini, może coś takiego, 8-8, dobra. 8-8 Acuña, to jest karta spoko do środka pola na pewno, jeżeli chodzi o zmiennika, no jest jeszcze ten gościu, 8-7, 8-8, to już wolę wziąć wyższą ocenę, bo najwyżej po prostu tego Acuñę przepalimy. Oprócz tego przygotowałem jeszcze 3 paczki z piłkarzem, 8-2+, no może trafimy coś, co pomoże zrobić następne SBC i uwaga, uwaga, no w pierwszej paczce niestety nie ma nic. No dobra, zobaczmy kolejną paczkę, jakieś tam, nie wiem, ekrany 8-4, 8-5, z chęcią bym przyjął, także zobaczmy, no może akurat coś uda się trafić i uwaga, dobra, ekrany proszę 8-3, dobra, 8-4, 8-5 mi chodziło. No i zobaczmy ostatnią paczkę, ostatnia paczka. Może to jakieś ekrany 8-5, albo nawet walkout byłby. Uwaga, uwaga, uwaga. Okay. Myślałem, że walkout przez chwilę. Szczerze myślałem, że walkout, a mamy. Morę, kurde, myślałem, że chociaż Aspasa mi dadzą. No i dobra, zagramy sobie dzisiaj w Division Rivals. Już troszeczkę się zbliżamy do tej ligi pierwszej. Na pewno na jutrzejsze nagrody będę miał tą ligę pierwszą, przynajmniej tak mi się wydaje. Do ulepszonych nagród zostały mi 4 zwycięstwa, także może dzisiaj zrobimy ze 2 coś takiego. A jeżeli chodzi o mój nowy zespół, to kupiłem do niego, uwaga, uwaga, Diogo Jota za 260 tysięcy, a także kupiłem Donego van de Beek'a w wersji Food Fantasy. No zobaczymy, jak te karty będą śmigać. Mam jeszcze, oj, dużo końców, mam chyba z 1 700 000. No zobaczymy, jak się będzie grało tym składem. No bardzo bym chciał wymienić Balaka, myślę, albo nad Mateusem Prime, albo nad Vieirą Mid. To są moje takie myśli na razie, żeby w któregoś z nich pójść, bo potrzebuję po prostu ikony tutaj, żeby zgrał mi Quaresma i Hakimiego. No i dobra, no nie ma co przedłużać. Skład widzicie, na nim zagrałem jeden mecz z ławki, to strzelił mi hat-tricka, karta fajna. In-game będzie to wyglądało w ten sposób, że Johan gra na szpicy, Nani SPO, Quaresma oczywiście z Jotą na prawym i lewym skrzydle, Van de Beek i Balak na SPD. Oczywiście za Balaka myślę, że będzie wchodził jakiś tam Kimiś albo ktoś taki. Jeżeli chodzi o ławkę, no też w sumie całkiem potężna ławka. Jest Butra, jest Niklas Le, Vini, Caligiuri. O, ten może wchodzić. Kimiś, no i Neymar i Ziyech. Ławka naprawdę wygląda porządnie. No i dobra, zobaczmy, nasz pierwszy rywal ma taki... Vieira Moments. Wow, ale dobry zespół, nie? Jeszcze do tego Messi i KDB w Toty, Nazario. Wow, ten Vieira, naprawdę, nie spodziewałem się takiej karty, ale będzie grubo, nie? Ogólnie grałem Jotą nieraz w drafcie i karta była naprawdę dobra, także jestem ciekawy, jak będzie sobie radził w moim zespole. Zobaczymy też Donego van de Beek'a, który gra naprzeciwko Vieiry Moments. No, no ciężki, ciężki sprawdzian dla Holendra, no nie ma co tutaj mówić, no cięższego się chyba nie dało wybrać. Chyba, że Van de Beek nie ma chociaż 4 gwiazdek sztuczek, tylko ma 3x3, no to jest jego minus, ale kupiłem go, tak wiecie, no dla testu, nowa karta. To czemu by nie sprawdzić? Na razie gościu gra tak, że troszeczkę się boi chyba kontaktu. Aj, szkoda, 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 szkoda. Dawaj, dawaj, no gościu gra na razie, tak wiecie, bardzo, ale to bardzo, no nie widziałem dawno takiego typa, który gra aż tak zachowawczo takimi kartami. I mamy Ramosa, jak się podłączył Sergio Ramos i doskonała piła, albo i nie, jednak nie. Jakichś tam akcji groźnych nie było, sam na sam nie wygrywał zbytnio. Zobaczmy, piękne podanie na niego do Joty. Diogo Jota, Diogo Jota. Pięknie, Jota. Jota widziałem, że... Znaczy widziałem, no, grałem nim w drafcie, widziałem, że ma naprawdę dobre wykończenie. Także mam nadzieję, że dzisiaj sobie z niego skorzystamy. Nani prawie, dobra, ale jeszcze mam piłkę. Quaresma, Quaresma. Rysiek, 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 Rysiek. Gol, gol, gol. I Nani, oj, szkoda, że to nie wyszło. W ogóle do tej dwójki przydałby się troszeczkę Cristiano Ronaldo, nie? Trochę by się przypomniała dawna reprezentacja Portugalii. No w coś pomyślimy, może pomyśli nad tym Ronaldo, oczywiście w wersji inform, bo raczej innego bym tutaj nie przewidywał. Donny van de Beek, fatalne podanie, w ogóle to miało być do Joty, a wyszło do Johana, także no tutaj...
trochę się pomylił kolega. I Neymar. Oj. Abada, piękny Maldini. Johan, piękne do Diego Żoty. Diego Żota. 2-0. Piękne wykończenie Żoty. I ładnie do Nazario. Johan, ale tutaj piękny powrót Hakimiego. I dawaj Dony. Ładnie Dony. Nani. Dony van de Beek. Van de Beek, pięknie do Ryśka Quaresmy. Rysiek Quaresma, no musisz do Johana ładnie zagrać. Johan! O kurde, ale Ryś to... Haj, no i... Dobrze, Żota. Quaresma, niestety nie ma bramki. Mamy rzut rożny. I koniec pierwszej połowy. Zrobimy zmiany. Wejdzie sobie Caligiuri na pewno do środka pola zamiast Balaka, a na drugą zmianą chyba poczekamy do troszeczkę późniejszej minuty meczu. Także jak powiedział, tak zrobił Caligiuri do środka pola. Wiem, że to jest poważny sprawdzian dla niego. Dobrze! Ej! Kurde, dobrze, że czerwony nie dostał po wejściu, to by było naprawdę lipne. Ej, nawet nie ma żółtej kartki, nieźle. Dobre! Żeś to zrobił, kolego. Vieira Moments, jednak Vieira Moments. Chociaż rok temu Vieira Moments był troszeczkę lepszy, bo miał 89 tempa, w tym roku ma chyba z tego co pamiętam 85, więc troszeczkę gorzej, chociaż no, nie można zapominać, że to Vieira, ale tutaj jest Diogo Jota, pięknie, 3-0 i chyba mamy Rage Quita, ludzie, chyba mamy Rage Quita. Tak jest, mamy Rage Quita. Z takim składem uważam to za sukces i naprawdę zdany sprawdzian zespołu. I robimy drugi raz tego pika, tak jak wam obiecałem, także przepalam taki składzik, lecą dwa informy, leci Bilwa, no i w sumie tam nic specjalnego więcej nie leci, także przepalamy ten składzik, no i mam nadzieję, że teraz wpadnie coś fajniejszego. Dobra, to bez przedłużania, zobaczmy. A jak nie jakaś karta grywalna, to jakaś karta wysoko oceniona, Trap. Mój ulubiony bramkarz, który ma podobno zać informa teraz. Powiem wam, no dwie karty bardziej na przebał niż do grania, chociaż no swego czasu bardzo dużo grałem Kevinem Trapem. No dobra, więc go bierzemy, on ma dostać informa, tak jak powiedziałem, w środę podobno są takie słuchy. Także zobaczymy, czy dostanie, no plus jeden overalla do przepałki, zawsze spoko. No jeżeli chodzi o te piki, to oceniamy tak, że no dużo lepiej, bo jakby to był jednak pik jeden z trzech, jeden z dwóch, troszeczkę mało tych kart mamy do wyboru. Koszt tego SBC to 70 tysięcy, trafiliśmy dwie karty 8-8, więc no pewnie tak gdzieś połowa tego się zwróciła. No moim zdaniem dużo bardziej opłacalne niż pik z podsumowaniem roku, no jest to moje zdanie. Wydaje mi się, że ten pik z podsumowaniem roku to jest wielki skam, który już był kilka razy w tej grze. Na wcześniejszym etapie to było bardzo fajne SBC, teraz uważam to za skam, a to jest nowe SBC, więc fajnie było je po prostu zrobić. Także co, no, zagrajmy jeszcze jeden meczek, zbliżmy się do tej ligi pierwszej, no i przetestujmy jeszcze sobie na niego. Drugi mecz w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, jaki rywal ma składzik. Okej, jest Kamavinga, okej, to jest bardzo fajnie, bo może nie zastanawiałem się nad jego kupnem, a jestem po prostu ciekawy, jak ta karta gra. Ma też Balaka, ma też Johana, więc całkiem podobne szczęście. Niklas Zyle i Nani, zobaczmy. Pięknie, Nani, ale jest i Niklas Zyle. Kurde, Niklas Zyle z Klostermanem, no. To może być fajny duet, tak szczerze. To może fajnie grać. Ta akcja wyglądałaby dużo lepiej. Widzę, że ten Kamavinga taki bardziej wchodzący u niego jest, ale Diogo... Donnarumma w sensie, nie? Ale ten gol, nie, no to było idiotyczne, nie? Czemu on tego nie złapał właściwie? Czemu on tego nie złapał? No i mamy pierwszy gol Eduardo Kamavingi. I Quaresma, oj, no Rysiek Quaresma mnie nie zawodzi. Naprawdę w ostatnich meczach chłop jest naprawdę doskonały. I Nani. Rysiek, dawaj, nie! Spalony, kurde. Nani, jeszcze. Nani, do Żoty, Żota! Szkoda, Żota. I Żota! Jezus, jakie on ma wykończenie! Dobra jest ta karta, cholernie dobra jest ta karta, naprawdę dobra, dobry jest ten Żota. I wyszedł, Rage Quit, kurde no. Dobra, w sumie czemu by nie? Powalczmy o awans do ligi pierwszej, tak szybko te mecze zleciały, pewnie ja wam jeszcze je ładnie pociąłem, no to zagrajmy jeszcze ten mecz. I dobra, kolejny składzik, okej, no mamy tutaj, o, Vini Headliner, to jest fajna karta, Guendouzi, Makalele, tak, o, Caligiuri, okej, też fajna nowa karta, no i jest Chiesa z Nazario na ataku, wydaje mi się, że on będzie grał jednak bez skrzydłowych. Jazda, Johan, zobaczmy, co potrafi Johan. Johan, Nani, dawaj, jeszcze, kurde, no nie udało się. Troszeczkę na nim siadłem i to chyba troszeczkę za bardzo, bo właśnie się moja pomoc rozjechała, ale jest Maldini jeszcze, pięknie. Oj, ale jest jeszcze Vini.
Oj, oj, no i są problemy teraz, problemy Neymana. Oj, Nazario, ładnie mnie zrobił, ale z takiego daleka, co ty stary? Johan, no nie, chciałem po prostu wjechać, ale to był błąd po prostu. Vinicius, no tak jak mówiłem, raczej no nie gra na skrzydłowych. Nieważne, prosto pod górnymi piłkami. Jezu, myślałem, że Donnarumma tak wylał, nie? No to jest gola, chłop sobie stoi w miejscu. Na razie chłop wybiega tymi zawodnikami i próbuje ten, no górną piłę zagrać na prostopadłą. Jest na razie jego taktyka, no na razie jak widzicie, mało skuteczna, ale ja też nie mam lepszej, bo jest ciągle 0-0. Dobrze Van de Beek, kurde, jak on walczy ładnie. I Van de... jeszcze dobra wrzuta, proszę, kurde, ale Rysiek jest! Rysiek, kurde, no mówię, on lewa i prawa noga, piękny jest Ricardo, on ma takie fajne wykończenie. Oj, 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 oj. No i się zrobiło niefajnie, dobrze. Pięknie, Jezu, jakie to było doskonałe, naprawdę, ojejku. Vini headliner, dobrze, 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 dobrze. I Nani, dobra piła do Żoty, chyba to był, mam nadzieję, że to nie był spalony, nie był, dobra. To Van de Beek i Nani. I niestety Nani nie dał rady, ale jeszcze będzie out mój, proszę, mój, nie, jego jest, kurde. Mendy, aj, dobrze, że nie miał lepszego lewego obrońcy. Byłem przed takim spinaccolą, nie wiem, czy mnie próbował uderzać. A, chyba jakiś, Jezu, czemu on tak późno to zagwizdał? Dobra, doskonała piłka i tutaj mamy Di Lorenzo, który ładnie pakuje. Kurde, myślałem, że jednak będzie podawał, ale strzelił Di Lorenzo, odważył się przeciwnik, no i wyszło mu to na dobre, bo 1-1 mamy. I dobrze, pięknie, jazda, lecimy. Oj, panie, tak się nie robi, kurde, no. Dobrze, ładnie Van de Beek. No na razie gościu troszeczkę przycisnął. No ale wiecie, to nie oznacza wygranej. Chyba spalony, nie? Nie? To Nani, strzel. Dobrze, pięknie. Ej, nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia, kto nie był spalony. Wydawało mi się, że był to spalony, ale no dobra, gościu mi ładnie oddał inicjatywę. Ładnie mi w ogóle miejsce zrobił, kurde, no miejsca mi tak porobił, że się zdziwiłem, że to naprawdę, że to nie był spalony. Trzeba będzie zobaczyć tą bramkę po tym, po meczu, bo... Kurde, a ja chyba nie znam zasad po prostu piłki nożnej. Jeżeli chodzi o statystyki, no to gościu pod koniec meczu trochę przycisnął i nadrobił. Natomiast cały mecz wydaje się być jednak dalej, w dalszym ciągu pod moją kontrolą. Dobre podanie do Chiesy, Chiesa, Di Lorenzo, ładne podanie do Viniciusa. Uff, zabrakło centymetrów, zabrakło... Kurde, centymetrów, a tutaj... Mi czasami naprawdę kilku komórek mózgowych zabrakło, żeby takie podanie zrobić. Niesamowite jestem czasami. Johan, pięknie i... Żota! Kurde, dobra obrona, ale dobra akcja w ogóle zespołu. Oj, no i Mendy, zwykły Mendy, kurde, że ktoś jeszcze gra zwykłym Mendym? Niesamowite. Dobrze, Hakimi. A, miałem zmiany zrobić, dobra, to robimy. Caligiuri, zapraszam na boisko. Więc zamiast Balaka, Caligiuri i to jest chyba na razie jedyna zmiana. I Caligiuri kontra Caligiuri będzie, a jednak nie. O kurde, i Vinicius, ale gościu ma takie fajne podanie, które tą drugą linię tak... No za każdym razem prawie przechodzi, nie? Przechodzi za każdym razem drugą linię to jego podanie. No i przez to jest zawsze prawie niebezpieczna akcja. Dawaj, biegnij. I zdąży. I to będzie dobra piła do... Ricardo! Nie! Ricardo, zawsze mi tak ratujesz tyłek tym wykończeniem. No ale jak widać nie zawsze można, nie zawsze można. Aj, no i właśnie teraz są luki, nie? Straszne luki będą. No i właśnie jest kontra, bardzo dobra kontra jest, bo... No gościu sobie zrypał to po prostu tą akcję. To ja tam dużej filozofii nie zrobiłem. Ach, za późno kółko. Co? Jak? Jak? No po prostu jak? Przecież on mi piłkę zabrał jeszcze, jego jest! Będzie Vini headliner, no i dochodzi do piłki. Ramos, dobra piła od Viniego, kurde, ale Maldini zaspał ewidentnie i Coutinho strzela bramkę, niestety. Nani. Koulibaly, Nani, no nie, nawet kurde Rysiek, no. Jeszcze Nani, dobrze. Faul, jest, mamy karnego. No i nie kto inny, dobra, Sergio Ramos jednak, może Ramos strzelać. Nice, Sergio Ramos, el capitano, strzela gola. Ej, trzeba mu dać opaskę, kurde. I Coutinho. Dobrze, wiedziałem, że to będzie podanie do środka. I Fofana. Coutinho znowu nie. Dobrze, pięknie. Sergio Ramos się przestraszył piłki, ale obronił to.
Oj, Boże, Hakimi, to było takie kluczowe, naprawdę, to było tak kluczowe, żebyś zagrał dobrze teraz. Czy jednak grać normalnie, Vinicius Quaresma, ładnie. Oj, ładnie podanie, ładne podanie do Viniciusa, Vini headliner, to jest marzenie, marzenie. I Fofana, Vini, znowu Vini, no nie! Dobra, mamy, Diogo Jota. Już jest 90 minuta, nie ma też co ryzykować zbytnio, dlatego po prostu biegnijmy Jotą. O kurde, właśnie powiedziałem, że nie ma co ryzykować. Spinać Sola, ładnie, dobra, mamy to. Nani, dawaj, dawaj, stary. Faul! Dobra, już koniec, koniec, koniec! Dobra, ładnie Ramos, co chłop wybiegł! I koniec, koniec! No już koniec, nie? Dobra, mamy koniec, ale... No, powiem wam, troszeczkę taki rollercoaster był w tym spotkaniu. Przeciwnik bardzo dobry, ale dziwiłem się właśnie, że mimo tego, że wybiegał tak tymi obrońcami bocznymi do przodu, to nie mogłem stworzyć aż takiej przewagi i nie mogłem zaatakować dobrze z kontry. W każdym bądź razie wygrywamy i mamy awans do ligi pierwszej. Także no, powoli się wspinamy, potrzebuję jeszcze jednego wina do oczywiście ulepszonych nagród i jakichś tam paczek. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Napiszcie, co trafiliście z tego nowego pika, bo ja uważam, że mi całkiem dobrze oddało, choć nie były to, wiadomo, karty, które chciałbym z tego pika wypakować, ale też nie uważam, że były to karty najgorsze. Dzięki wam bardzo za oglądanie, widzimy się już jutro w nagrodach za Division Rivals. Do następnego razu i siemka!